Do Grodziska Mazowieckiego był budowany nowy, drugi tor WKD i po prawej stronie możecie go zobaczyć. Natomiast teraz trwa gruntowna przebudowa starego, czyli wyburzenie i postawienie go zupełnie od nowa. O tym w tym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu znasz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. A przed Wami zielony całkiem Grodzisk Mazowiecki. A tutaj po prawej stronie widać już całą linię kolejową Warszawskiej Kolei Dojazdowej wraz z siedzibą i całym zapleczem technicznym. Bo w tym miejscu i kończy i zaczyna się cała ta trasa. Grodzisk Mazowiecki Radońska, która w tym miejscu się znajduje, jest stacją krańcową. I jak widzicie, ma trzy tory bezpośrednio wraz z dwoma peronami. Jeden peron krawędziowy, drugi peron wyspowy. Co ważne, to jest to, że tak wcześniej to nie wyglądało. Wcześniej były tutaj dwa perony krawędziowe, a teraz mamy trzy miejsca, gdzie pociągi w teorii mogą się zatrzymać. Dzięki czemu pociągi w teorii mogą częściej odjeżdżać, a tak naprawdę po prostu jest lepsza wymiana pasażerska i większa możliwość manewrowania pociągów w tym miejscu. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z tym, że w przyszłości jest planowane przez CPK wydłużenie linii WKD do Baranowa, ale oczywiście to może lekko pomóc, chociaż wątpię, żeby linia kolejowa WKD byłaby kiedykolwiek przedłużona, a jeśli nawet, to w granicach miasta wątpię, raczej gdzieś na obrzeżach. Natomiast co faktycznie tutaj powstaje? No to budynek dworca, jak widzieliście przed chwilą, jest przebudowany na zupełnie nowy. Po tej stronie, po której teraz widzimy, po drugiej stronie torowiska, będzie nowy parking rowerowy, który jeszcze całkowicie nie powstał. Tutaj oczywiście flagi, które są ustawione bezpośrednio obok samego toru, no i cały peron. Peron wyspowy jest aktualnie użytkowanym dla pociągów pasażerskich, natomiast po drugiej stronie widzicie całe pojazdy towarowe, one tam faktycznie są, czy towarowe, techniczne i towarowe, w zależności od tego, co tam faktycznie jest, ale tak, różnie tutaj to wszystko wygląda. Natomiast czemu pociągów tu nie widzimy i czemu ja tak sobie swobodnie latam właśnie w takich ujęciach jak teraz? Dlatego, że pociągi nie jeżdżą tutaj w niektórych dni i w niektórych godzinach. Na przykład tutaj jak byłem, pojawiłem i nagrywałem to, to pociągi nie jeździły w ciągu dnia, w samym środku dnia, natomiast w godzinach szczytu popołudniowego i w porannego pociągi jeżdżą tutaj. I to zależy od dnia, od rozkładu jazdy, więc szczegółów wam nie powiem, bo kiedy pociągi jeżdżą tak, a nie inaczej. Wiem, że w majówkę, z tego co wiem, jeżdżą normalnie, natomiast faktycznie, kiedy nagrywałem cały ten film, WKD-ka nie jeździła zupełnie do Grodziska Mazowieckiego, jeździła tylko i wyłącznie komunikacja zastępcza autobusowa. A w tym miejscu też widzicie dosyć dużo rozjazdów. Rozjazdy umożliwiają bezpośredni wjazd i na tory odstawcze, i na wszystkie trzy tory przy peronach. Po prawej też stronie widzicie bezpośrednio wjazdy do tej części technicznej, gdzie są serwisowane i przetrzymywane wszystkie pociągi na noc, jeżeli jest taka tylko wyłącznie możliwość. To oczywiście jest niezbędne do obsługiwania całej linii, natomiast dalej ten tor będzie się jeszcze ciągnąć i będą do niego dojechodziły dwa tory odstawcze, aby WKD-ki poza szczytem mogły po prostu sobie tam zatrzymać, zamiast wjeżdżać bezpośrednio na całe zaplecze techniczne, bo tam też miejsca aż tak dużo nie ma, żeby to wszystko, wiecie, wciągać i mieścić. Natomiast wszędzie tutaj nowe rozjazdy będą automatyczne poza tymi bezpośrednio wjazdowymi na tą część i zaplecze techniczne, więc to jest oczywiście na plus, że nie trzeba będzie tutaj podchodzić i wszystko się będzie samo przestawiać z samego sterowania zdalnie, ale szkoda, że nie wszystkie rozjazdy będą automatycznie sterowane, że te bezpośrednio przy wjazdach na to po lewej stronie miejsce będzie pozostawione tak, jak teraz jest. Ale oczywiście tutaj prace w tym miejscu, dokładnie tutaj teraz pokazuję, przy tej stacji, nie są aż tak pilnie i mocno realizowane. W sensie oczywiście powstaje nowy parking, są ustawione nowe semafory wraz z przebudową dworca, która jest najbardziej efektowna w tym miejscu. No i to, że sam jeden peron jednokrawędziowy jest aktualnie całkowicie
będzie wyłączony z ruchu pasażerskiego, no bo po prostu tam zazwyczaj jakieś różnego rodzaju pojazdy techniczne i specjalistyczne się po prostu zatrzymują. Tutaj na przykład dzisiaj widzicie pojazd sieciowców, którzy po prostu sprawdzali bezpośrednio później po przejeździe pociągów technicznych, czy sieć jest całkowicie sprawna, nigdzie jej nie uszkodzili. Jeśli po prostu przyjechali całą tę trasę do Komorowa, no to pociągi mogły w łukatki wjechać tutaj na spokojnie i dalej jeździć. Tu widzieliście nowe semafory, niektóre jeszcze są trochę zafoliowane, co jest całkiem ciekawe. No dobrze, lecimy sobie dalej bezpośrednio. Tu możecie zobaczyć też po prawej stronie miejsce na tory odstawcze. No i tutaj, że ten drugi tor, a właściwie stary pierwszy, będzie musiał być jeszcze wybudowany. Od nowa całkowicie. A w tym miejscu kolejna stacja. Grodzic Mazowiecki, Jordanowice. Znajduje się kawałek dalej, niedaleko, ale kawałek dalej. I tutaj z kolei, że my tylko i wyłącznie to jest przystanek kolejowy i do niego też dojeżdżały przez jakiś długi okres czasu tylko i wyłącznie pociągi, bo do kolejnej stacji po prostu nie było jak dojechać. Jak widzicie, stacja i peron jest dostosowana tak, aby jak najwygodniej można było wchodzić również z drugiego krańca, nie tego głównego. Są nowe wiaty już zamontowane, pociągi stąd odjeżdżają, są tablice z rozkładem jazdy całym, biletomat po prawej stronie widzimy, że tutaj stoi bezpośrednio, no i same drogi dla osób niewidomych, tak aby wszyscy mogli dotrzeć bezpiecznie na same perony. Tutaj ten drugi peron też widzimy, że jest już. Do tego peronu dojeżdżały pociągi po starym jeszcze torze, bo peron musiał po prostu powstać trochę wcześniej. No i faktycznie sam peron w tym miejscu już jest, chociaż przy nim prace również już trwają. Ale nowego totowiska tutaj nie widać, w sensie jest wszędzie tłuczeń, ale samych nowych totów tutaj jeszcze nie mamy. Natomiast kawałek dalej już faktycznie nowy tor powstaje i to w sumie nie jest nic dziwnego, biorąc pod uwagę, kiedy pociągi mają tutaj ruszyć. Z tego co wiem, na razie jakoś mniej więcej we wrześniu pociągi już tutaj powinny kursować po obydwu torach, choć całe prace modernizacyjne w tym miejscu mają się dopiero zakończyć na koniec tego roku. A tutaj jeszcze jedno miejsce bezpośrednio, tutaj ja zawsze mam problem z nazywaniem, czy to jest przepust, czy to jest wiadukt, więc mówię się, że to jest przepust, to wiadukt. W tym miejscu pomiędzy właśnie tymi dwoma stacjami, czy pomiędzy stacją a przystankiem Jordanowice i no, tą pierwszą stacją, właśnie taki obiekt tam powstaje i jeszcze nie ma zmiany tej części na drugi tor. A tutaj już widzimy dwa tory. No, chociaż nie wszędzie. Oczywiście cały nowy tor, który powstaje zamiast statego w tym miejscu, jest jeszcze niepodbity tam, gdzie już jest faktycznie wysypany tłuczeń. I tutaj będę troszeczkę się też mylić przy mówieniu tych wszystkich torów, no bo nowy drugi tor jest już wybudowany, a stary tor został całkowicie wyburzony, ale ponieważ go tutaj nie ma, to trochę się go nazywa jako drugi, więc będę się przy tym mylić. Natomiast będę mówić zawsze o tym torze, że tego jeszcze nie ma. Tak samo jak tutaj w Piaskowa przystanku, Grodzic Mazowiecki, Piaskowa, w tym miejscu obydwa perony są, ponieważ z obydwu peronów już odjeżdżały pociągi kiedyś. Teraz odjeżdżają tylko i wyłącznie z nowego właśnie peronu przy nowym torze, ale to już jest jedna z ciekawszych części. Tutaj już, jak widzicie, nieduży kawałek dalej jest kolejny przystanek Grodzic Mazowiecki, Okrężna, jednak zanim faktycznie o niej coś opowiemy, to zobaczymy bezpośrednio, jak wygląda przygotowanie w tym miejscu do tego przystanku nasyp. I całe torowisko. Jak widzicie, jest już wysypany tłuczeń, chociaż nowych torów nie ma, ale szyny już widzimy bezpośrednio schowane po środku nowego toru po prawej stronie. Sama sieć trakcyjna też nie jest oczywiście dozwieszona, bo raczej sieć trakcyjna jest montowana na koniec, kiedy już jest po prostu całe torowisko. A ten peron, tak jak powiedziałem wcześniej, on już był użytkowany jeszcze podczas starego toru, natomiast teraz jest całkowicie wyłączony z użytkowania i tutaj większość prac już nie jest realizowana. W sensie mamy już wiatr, który się tutaj pojawiła. Cały peron jest całkiem ładnie widoczny. No i oczywiście drogi z pochylnią, żeby dało się na spokojnie zejść. Tutaj z kolei weta jest już oczywiście w pełni dostępna, zorganizowana i nawet się pojawiły ławki, o których nie myślałem, że tutaj się pojawią. Tych ławek jest całkiem co nie miar. Bym powiedział, że 3 ławki plus jeszcze wiata, to jest całkiem luksusowa stacja, więc dobrze, że nie tylko łącznie trzeba będzie stać i czekać na pociągi, ale również będzie można usiąść. A pociągi tu będą oczywiście jeździć częściej, ale nie aż tak często jak na odcinku bezpośrednio już w Warszawie, oczywiście. Także tak, faktycznie to jest na plus i chyba najważniejszą rzeczą, którą mogę powiedzieć w tym filmie przez cały okres, to jest to, że największą zmianą, jaką możemy zobaczyć, pomijając to, że wszystkie pociągi już jeżdżą po nowym torze, o czym mówiłem jeszcze w poprzednim filmie, to jest to, że nie ma zupełnie starego toru. Stary tor został całkowicie dozebrany i dużej ilości miejsc już dużo jest z infrastruktury całego nowego, starego
toru, więc faktycznie tutaj ptace całkiem powiedziały, że prężnie trwają i o ile nowy tor został oddany do użytku trochę później niż miał być, to chyba ten drugi przebudowany, czy stary przebudowany będzie szybciej oddany do użytku niż był zapowiadany. I to jest oczywiście na duży plus. Dla tej inwestycji dla mnie może niekoniecznie, bo będę mieć tutaj mniej co nagrywać, krótszy okres czasu realizacji tej inwestycji w moich filmach. No ale no cóż, tak to niestety wszystko wygląda. Natomiast wracamy ponownie do Okrężnej. Do Lis Mazowiecki Okrężna, przystanek kolejowy w tym miejscu. Jak oczywiście sama nazwa wskazuje, że jest na okręgu, lekki zakręt po tym połuku, więc są też tutaj lustra zamontowane bezpośrednio przy samych peronach, tak aby maszynista, bo w WKC nie mamy kierownika pociągu, mógł bezpośrednio zobaczyć, czy wszyscy wsiedli i czy nikt nie blokuje drzwi. Jak widzicie właśnie w tym miejscu, tu jest nowy peron przy nowym torze, oczywiście z pełną wiatą i podobnie ten peron tutaj jest aktualnie bez stodowiska, był już użytkowany przez jeszcze stary tor, który został w tym momencie całkowicie rozebrany. Z tym, że wtedy były jeszcze dziury bezpośrednio w peronie, które teraz widzimy. W tych miejscach były dziury na stare słupy od sieci trakcyjnej. Jak widzicie, też ekran od SIP-u jest zamontowany i ogólnie możecie zwrócić uwagę, że w całym filmie jest mnóstwo SIP-ów porozstawionych, czyli z systemu informacji pasażerskiej tej elektronicznej w różnych dziwnych miejscach w krzakach. Ja to wam jeszcze będę mówić w międzyczasie. I tu jest na minus, bym powiedział, czy na plus jest to zejście z tej strony peronu, bezpośrednio po schodkach na dół do ulicy pobliskiej, natomiast na minus jest to, że do biletomatu aktualnie tutaj nie ma dojścia, bo znajduje się na nowym peronie przy torze, którego nie ma, a do tamtego peronu w teorii jest całkowicie zamknięty dostęp. Tutaj ciekawostka, ten wiadukt to przepust jest już gotowy na obydwa tory, chociaż samego tłucznia jeszcze oczywiście w tym miejscu nie ma, to widzimy doskonale, że ptacy tutaj faktycznie są całkiem zaawansowane. Dalej, jak widzicie, jest mniej faktycznie z infrastrukturą nowego torowiska w tym miejscu, bo możecie zwrócić uwagę, że nie ma ani tłucznia, jest tylko łącznie na razie wyrównany teren i całkowicie zdemontowany stary tor. To faktycznie jest największa zmiana i to jeszcze oczywiście wszystko się tutaj będzie zmieniać w najbliższym czasie. I widzimy kolejny nowy przystanek, nowy przystanek. Przystanek jest stary, tylko nowe perony. Przystanek Brzuski w tym miejscu się znajduje i z tego miejsca też zrobiłem wstawkę początkową, którą mogliście zobaczyć. Robiłem to z peronu, który aktualnie nie jest wykorzystywany, bo tam nie ma całkowicie torowiska. Natomiast sama stacja, sam przystanek Brzuski jest całkiem ciekawy. Jak widzicie, są porozkładane ławki, nie tylko i wyłącznie są w wiacie, ale również właśnie są te trzy w różnych miejscach porozkładane na całej długości peronu, co jest na duży plus. Oświetlenie całkowicie LED-owe, biletomat przy aktualnie aktywnym peronie, dojście, barierki zabezpieczające, no i okablowanie, które tutaj jest cały czas rozplanowane. Zwróćcie uwagę, co teraz zobaczycie po lewej stronie. Tam w krzakach pod drzewami stoi SIP, System Informacji Pasażerskiej. Stary, ale został tam postawiony. Czy tam on ostatecznie będzie postawiony? Tego nie wiemy, raczej wątpię szczerze, ale na razie tam stoi pod krzakami. Większych, lepszych ujęć nie zrobiłem, bo zawsze jak znajdowałem te ekrany tam schowane gdzieś w krzakach, które już kończymy latać dronem, więc faktycznie nic nie nagrałem z tego, ale faktycznie jest to całkiem, bym powiedział, że ciekawe i trochę zabawne. No i tak mniej więcej wygląda cały ten peron, więc tutaj faktycznie się dzieje, tutaj też widzimy już, że ławki są porozmieszczane i ładne śmietniki z drewienkiem. Ogólnie bym powiedział, że cała estetyka i design, oczywiście to jest moja osobista opinia, ale cała estetyka i design nowych przystanków kolejowych w tym miejscu naprawdę, przynajmniej jak do mnie, do mojego gustu całkiem mocno trafia, bo te drewienko, te nowe wiaty szklane, to jest takie połączenie dobrze nowoczesności, jednak z tradycjonalistą i z tym, aby to było funkcjonalne, bo nie będę ukrywać, że wiaty tutaj na tych stacjach chronią przed deszczem i wiatrem, a te w Warszawie na przystankach, no nie wszystkie, zwłaszcza te na starym mieście niektóre nie chronią przed niczym w sumie. Ale mniejsza z tym, nie będziemy tutaj wchodzić w takie elementy. My jesteśmy daleko od Warszawy, chociaż jest to warszawska kolej dojazdowa oczywiście. Kolejny przystanek kolejowy w tym miejscu się znajduje oczywiście. Jest to przystanek Kazimierówka. Jest również jeden peron bezpośrednio na zakręcie. Wcześniej tutaj nie było zakrętu. I z obydwu tych peronów odjeżdżały już kiedyś pociągi. Teraz odjeżdżam oczywiście z tego przy nowym torze. Natomiast tego peronu, który jest aktualnie nieaktywny, kiedyś też odjeżdżały pociągi przy starym torze, bo musiał zostać zdemontowany stary
Peron. Tam wszędzie właśnie, gdzie, to może nie wydarzyłem się dokładnie, wszędzie, gdzie peron był wykorzystywany, a nie jest teraz wykorzystywany, czyli był tam stary tor, to dlatego, że po prostu stary peron musiał być wyburzony, bo był w kolizji z nowym torem. Wtedy musiały tam te przystanki i perony powstać trochę szybciej. W tym miejscu też możemy zobaczyć, że ten przystanek, mijając to, co mają wszystkie pozostałe, ma również barierki, tak żeby ktoś nie spadł faktycznie tam trochę w dół, bo nasyp sam jest niżej. To odpowiadając oczywiście na mój niski przelot bezpośrednio przez przejazd kolejowy, tak, ja stałem przy przejeździe kolejowym i patrzyłem, czy żadnego samochodu nie ma. Bo raz, że nie chciałbym wlecieć żaden samochód, a dwa, no, szanujmy się, szkoda mi sprzętu i pieniędzy, które w niego zainwestowałem. Którym oczywiście tutaj wszędzie latam. No i tutaj ładne barierki, bo tu faktycznie bardzo wysoko jest ten peron. No i oczywiście, jak powiedziałem, jest lustro na wszystkich przystankach. Tutaj są na zakręcie, aby maszynista mógł dokładnie zobaczyć, czy wszyscy wsiedli, czy wszystkie drzwi się zamknęły i czy wszystko jest w porządku. Dalej lecimy i tutaj możecie zwrócić uwagę, że faktycznie jest już trochę bardziej zaawansowana praktyka, jeżeli chodzi o nowy peron. A mianowicie mamy w niektórych miejscach już powysypany tłuczeń, jest całkiem ładnie wyrównane to i mocny wiatr miałem z prawej strony, czyli wiatr bezpośrednio zachodnio, jak dobrze pamiętam, północny i dosyć mocno mi znosiło do nas, co możecie zobaczyć w tych takich unikach i przejściach. No, trudno to było wszystko opanować na takim długim locie. No ale tak, faktycznie w tym miejscu też linia łączy już z linią do Milanówka. Ile pociągi na razie nie jeżdżą do Milanówka i kiedy one zaczną jeździć, to sam jeszcze nie wiem. No ale oczywiście kiedyś w końcu wrócą. Z tego co pamiętam, to jest albo przed wakacjami, albo po wakacjach, więc dosyć podobnie jak same obydwa tory. No, jest to oczywiście spowodowane tym, że to nie jest łatwo tutaj wprowadzić pociągi, bo tutaj musiałyby jeździć pociągi po jednym torze na dwóch różnych liniach i faktycznie system na to nie jest aż tak bardzo przygotowany. W sensie, no, można to zrobić, można puścić pociągi, ale po prostu to jest wprowadzanie dwóch pociągów na jeden tor i to jest podwójnie wahadłowy ruch, że tak to powiedziałbym. I to jest, no, nie jest to bezpieczne, tak? Bo w tym miejscu pociągi będą jeździć do tego bezpośrednio przystanku i samym przystankiem w tym miejscu i będą jeździć tylko i wyłącznie po każdy po swoim torze, czyli każdy tor tutaj będzie jednokierunkowy. Oczywiście można to zmienić, ale każdy tor w tym miejscu jest jednokierunkowy tak oryginalnie. Dlatego bezpośrednio za przystankami, peronami w tym miejscu są rozjazdy w kierunku Milanówka, aby pociągi mogły zmienić kierunek. Natomiast w tym miejscu oczywiście jest przystanek kolejowy Podkowa Leśna Zachodnia. Bardzo ładne wiatry, tak jak już powiedziałem wcześniej, ładne śmietniki, ładne ławki przystankowe. Jeszcze jak widzieliśmy, nie wszędzie są zamontowane barierki, aby ludzie nie pospadali. Oświetlenie już jest. Na wiecie jest też sam już napis. W środku mamy chyba te podłupniki, których nie lubię. No i po drugiej stronie jest bardzo ładna wiata. Tutaj też przy okazji mamy dosyć nietypową sytuację, czegoś takiego zbytnio nie mamy na całym odcinku WKT-ki. A mianowicie dwa perony są naprzeciwko siebie i to są dwa nowe perony i dzięki temu też możemy zobaczyć jedną i drugą wiatę bardzo ładnie obok siebie wyglądające. Tu dalej mamy dosyć duży wiadukto przepust, że tak to powiem. Gdy powstaje w tym odcinku, widać zaawansowane prace przy betonowaniu aktualnie tej części stropowej i tam faktycznie dużo tej wody płynie. Ciekawe, czy przejście jakiekolwiek dla pieszych będzie pozostawione tak jak wcześniej dołem, nie wiem tego, ale by się przydało, bo tam dużo pieszych faktycznie przechodziło jeszcze, jak to było całkowicie funkcjonalne. No i dolecieliśmy do końca tej całej inwestycji. W tym miejscu kończy się cała przebudowa, bo możemy zobaczyć właśnie dokładnie w tym miejscu, że to jest Podkowa Leśna Główna i tutaj już pociągi jeżdżą normalnie, tak jak to wcześniej wyglądało. Także tak mniej więcej wygląda cała budowa WKT-ki. I tak też mniej więcej wygląda przy okazji Podkowa Leśna. I jak sama nazwa wskazuje, leśna. Całkiem ładne drzewka, całkiem ładne lasy. No i nie ukrywajmy, że Podkowa Leśna to robi co może, żeby ta WKT-ka jak najlepiej jeździła. Ale dobrze, to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Co mogę powiedzieć jeszcze więcej o tej inwestycji? Tak jak powiedziałem, pociągi planowane są, żeby jeździły po obydwu torach we wrześniu, a same wszystkie prace modernizacyjne a propos tej linii mają się zakończyć bezpośrednio pod koniec tego roku, czyli jakoś grudzień. Czemu jest to tak zrealizowane, aby się to właśnie skończyło koło września? Ponieważ koło tego czasu, czyli wrzesień, październik, ma, znaczy tam jeszcze trochę mniej więcej tam te miesiące, ma zostać zamknięty peron WKD na Warszawie Zachodniej, co oznacza, że pociągi wszystkie będą tylko i wyłącznie jeździć do Warszawa, Reduta od Dona.
Dlatego WKTK nie chce ograniczyć swojej trasy, żeby z dwóch stron była skrócona przez jakieś prace budowlane, tylko z jednej strony. Dlatego wszystko było tak zrobione, żeby po prostu tutaj prace się skończyły przed przebudową Warszawy Zachodniej w ramach WKTK-i i żeby po prostu nie było podwójnych utrudnień. Przy okazji powiem, że z ostatnich inwestycji WKTK-a jeszcze zrealizowała właśnie przy Warszawa Reduta Rodona specjalne rozjazdy tymczasowe, na razie ręczne, ale po to, aby pociągi właśnie mogły dojeżdżać tam i nie jeździć wahadłowo bezpośrednio na całym odcinku warszawskim, a tylko i wyłącznie dojeżdżać tam i zmieniać swój kierunek. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale i w maju. Cześć!